Jan Matura, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, kończy pierwszą księgę kroniki upamiętniającej działalność i historię ośrodka. To jeden z trzech projektów, którymi zajmuje się podczas pracy zdalnej ze swojego domu. Pierwsza księga waży ponad 3 kg i zawiera informacje dotyczące działalności ośrodka od chwili przeniesienia się do budynku, w którym funkcjonuje do dzisiaj. Będzie dostępna w siedzibie MOK-u przy ulicy Siedleckiej, a z czasem zostanie zdigitalizowana. Przewertowałem mnóstwo materiałów, setki zdjęć, artykułów prasowych. To wszystko chronologicznie układam, wklejam, tworząc kolejne karty. Jan Matura jest kronikarzem od 1994 roku. Pierwsze kroniki jego autorstwa dotyczyły gminy Police. Księga zawiera 100 kart wypełnionych zdjęciami i fotografiami z artykułów prasowych. Łącznie to blisko 600 obrazów. Ponadto urozmaicona jest o odręczne grafiki, artykuły i komentarz. Równolegle do pracy nad kroniką Jan Matura przygotowuje teatr nawiązujący do legendy dotyczącej Polic o chudym i tłustym kogucie. Sterską Kulik będę robił te legendy, zrobimy taką fasadę, namiastkę tego teatrzyku, teatru. Będzie zasłaniana kurtyna, odsłaniana. Będą oczywiście aktorzy w cudzysłowie, czyli te koguty, czy ktoś jeszcze inny. I tym wszystkim zajmie się Tereska Kulik, bardzo zdolna koleżanka. Trzeci projekt, nad którym pracuje Jan Matura, to zabawki dziecięce wczoraj i dziś. To pomysł na wprowadzenie współczesnych dzieci w świat prymitywnych, ale pobudzających wyobraźnię zabawek, którymi bawili się ich rówieśnicy wiek temu. Ja repliki takich zabawek zrobię, jak również będzie pokaz multimedialny, a dzieciaki na zajęcia, przedszkolaki, czy tu w szkole, przede wszystkim myślę o szkole w Tanowie, o klasach od trzeciej do piątej włącznie, będą przynosić swoje ulubione zabawki i potem będziemy dochodzić do takiego wniosku, konkluzji, że jak one się teraz bardzo różnią od tych, którymi się kiedy dzieciaki bawiły i które im sprawiały ogromną radość, że takie proste jakieś zabawki mieli i posługiwali się nimi. Mimo że budynek Miejskiego Ośrodka Kultury jest tymczasowo zamknięty, to sama instytucja nie pozostała bierna. Aktywnie udziela się w sieci, zabierając zainteresowanych w świat kultury za pośrednictwem swojego fanpage'u.